Nie pozwolę na to, drodzy Państwo, żeby ten urząd za naszymi plecami był po prostu takim pisowskim gniazdem do zasady dzieli rządź. To ma być urząd, który reprezentuje wszystkich Opolan. Niestety pan wojewoda, już mówiąc naprawdę komicznie, nie wytrzymał ciśnienia chlorowanej wody przypalonych naleśników i kuriera maseczek. Po prostu zachowywał się tak irracjonalnie, że nie wytrzymał tego. Jego konferencje były żenujące, jego nerwowość. Brak jakiejkolwiek klasy, drodzy Państwo, to był naprawdę urząd, który miał tutaj wspaniałych wojewodów w swojej historii, niezależnie od opcji, spowodował, że miarka się przebrała w ostatni piątek. Dosyć kompromitacji opolszczyzny na arenie ogólnopolskiej i taki jest finał. To jest ogromny sukces posła Tomasza Kostusia i mój osobisty, odwołanie najgorszego wojewody w historii Opolszczyzny. Samego pomysłu powołania szpitali tymczasowych nie kwestionowałem. Natomiast zawsze bardzo krytycznie odnosiłem się do sposobu powoływania tych szpitali. Co do organizacji, co do tego, że można było alternatywnie zupełnie inaczej te szpitale zorganizować. Tylko w tym szpitalu 150 pacjentów, tylko w tym szpitalu, proszę Państwa, gdzie? Gdzie ci pacjenci byliby leczeni, gdyby nie takie miejsca jak to? Jak szpital tymczasowy rezerwowy w Opolu, jak szpitale tymczasowe w 22 innych miejscach w Polsce. Opozycja w tym czasie, kiedy my budowaliśmy szpitale tymczasowe, kiedy wiedzieliśmy, że musimy się przygotować na trzecią falę pandemii, w tym czasie opozycja mówiła, że te szpitale są niepotrzebne. Że te szpitale są szpitalami widmo. Proszę bardzo. Pan Witold Zembaczyński, który pozwala sobie w tej chwili robić alternatywną konferencję, mówił o tym szpitalu, że to szpital widmo. O szpitalu, w którym w tej chwili leczeni są pacjenci. W którym z wielkim oddaniem całego zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego, terapeutycznego ratuje się ludzkie życie. Mówił, że to jest niepotrzebne, że to jest niebywałe, że za dużo pieniędzy się wydaje. Tak mówili posłowie opozycji. Dzisiaj nie jest czas, żeby robić politykę i propagandę na życiu ludzkim. Dzisiaj jest czas na to, żeby łączyć siły, żeby nie krytykować. Zadawaliście, droga opozycjo, tysiące pytań. Pytań głównie o pieniądze. Krytykowaliście, ale nigdy nie zadaliście najważniejszego pytania. Jak wam pomóc? Bardzo proszę o przekazywanie tej dzisiejszej konferencji, informacji, apelu, które wspólnie wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wystosowujemy do pana posła Zembaczyńskiego, do pana posła Kostusia, pana posła Wilczyńskiego i wszystkich innych posłów opozycji, którzy być może w głębokiej nieświadomości chcieli zrobić kapitał, zbić kapitał polityczny na nieszczęściu, na chorobie. To jest choroba, która dotyka opozycję. To jest choroba nienawiści. To, co się dzisiaj odbyło pod szpitalem tymczasowym imienia Adriana Czubaka, to jest prawdziwy polityczny skandal na Opolszczyźnie. Miała miejsce konferencja prasowa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Wioletta Porowska, Katarzyna Czochara, senator Czerwiński są takimi samymi parlamentarzystami jak ja. Ale nie zostałem do środka wpuszczony. To nie jest problem, możemy rozmawiać przez tą kratę. Ja tutaj widzę asystenta wojewody, widzę na głośnienie pracujący agregat, jakiś samochód. Zadaję pytanie, czy to nie są czasem zaangażowane środki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w konferencję Prawa i Sprawiedliwości? W co my żyjemy za państwie, w którym posłowie PiS-u mogą dysponować, jeżeli tak dzieje się w istocie, zasobami państwowych urzędów? Nie odpowiedzieli na tej konferencji na pytanie, dlaczego w tym szpitalu brakuje anestezjologów? Dlaczego nie można normalnie leczyć Polaków oczekujących na wszystkie planowane zabiegi? Nie chcą również powiedzieć, dlaczego cały system szczepień okazał się chybiony i pominięto w nim liczne grupy. Czy to nie jest tak, że właśnie lansują się pod szpitalem tymczasowym na środkach Urzędu Wojewódzkiego? O właśnie, asystent wojewody pakuje do tego auta różne elementy. Niech pan nie ucieka i odpowie, do kogo to wszystko należy. Czy to jest Prawa i Sprawiedliwości, czy Urzędu Wojewódzkiego, czyli wszystkich Opolan i administracji rządowej. To jest prawdziwy skandal, że musimy rozmawiać przez tą kratę, ale tak wygląda dzisiaj państwo PiS w pigułce.